Subskrybuj kanał Empic Go i poznaj świat najlepszych produkcji audio. Empic Go zaprasza do wysłuchania książki Katarzyny Michalak zatytułowanej Amelia Czyta Małgorzata Zawacka. Rozdział pierwszy. Zabajka. Niewielkie urocze miasteczko zagubione pośród jezior i lasów Tucholi wygrzewała się w promieniach późnowiosennego poranka niczym zadowolony z życia kot. Bruk uliczek okalających rynek lśnił po krótkim, ale rzęsistym deszczu, który spadł tuż przed świtem. Drzewa w parku przed ratuszem wyciągały gałęzie ku słońcu. Trawa zieleniła się radośnie, a jaśmin, który właśnie zakwidł, rozsiewał wokół odurzające aromaty. Mieszkańcy niespiesznie ruszali do swoich zajęć. Ale jeśli nadarzyła się okazja na zamienienie paru słów z sąsiadem, czy niewinne ploteczki z sąsiadką, chętnie z niej korzystali. Dzień wstawał piękny, ciepły i słoneczny. Nic, absolutnie nic. Żadne znaki na niebie czy na ziemi. Nie zapowiadało rewolucji, która lada moment miała zaburzyć spokój miasteczka. Ta rewolucja miała na imię. Amelia. Być może Amelia, bo nie na pewno. I właśnie się obudziła. Przez chwilę leżała nieco zdezorientowana, wpatrując się w sufit. Potem ostrożnie zerknęła na boki, wreszcie usiadła i rozejrzała się po pokoju. Gdy tu przybyła, w domu panowały egipskie ciemności. Prawdopodobnie nie było prądu, bo żadnym stryczkiem, elektryczkiem nie udało się Amelii włączyć światła. Teraz więc poznawała najbliższe otoczenie, czyli niewielki pokój, do którego po omacku dotarła i w którym zasnęła, nie mając siły nawet na szybką kąpiel. Zresztą kąpiel po ciemku w obcym domu nie była tym, o czym marzy się po długiej podróży. Przez okna zasłonięte pożółkłymi ze starości kotarami próbowały wedrzeć się do środka promienie słońca, co Amelie, osóbkę z natury pogodną, od razu nastroiło pozytywnie. I do poranka. I do pokoju, który dał jej przytulenie w ciemną noc. I do domu, który ponoć należał do niej, a wreszcie do miasteczka, które od dziś miało być jej miasteczkiem. Zabajka tak się nazywało. Nie mogło nazywać się piękniej. Amelia, nie namyślając się ani chwili dłużej, wyskoczyła z łóżka. Przebiegła przez pokój i korytarz, otworzyła na oścież przeszklone drzwi, stanęła na schodkach i zamarła na moment, chłonąc piękno otoczenia wszystkimi zmysłami, a potem nabrała do płuc pachnącego majem powietrza i krzyknęła na cały głos: Good morning, zabajko! Życie w zabajce zastygło na parę chwil. Wszyscy, którzy akurat byli na rynku, Zwrócili zaskoczone spojrzenia ku dziewczynie stojącej na progu jednej z kamieniczek. Kobietom od razu rzuciła się w oczy niecodzienna uroda nieznajomej. Lśniące, czarne włosy, duże oczy okolone długimi rzęsami i smagła cera. Mężczyźni nie mogli nie zauważyć zgrabnej i szczupłej sylwetki, odzianej w, no tak, w nocną koszulę. Nie było nikogo, kto nie uniósłby w tym momencie brwi ze zdumienia. A Amelia pomachała im wszystkim, krzyknęła. Chciałam się tylko przywitać, i już jej nie było. Zamknęła za sobą drzwi, oparła się o nie plecami, zaśmiała się do siebie, po czym, skoro z zabajką zawarła już znajomość, ruszyła na zwiedzanie domu. Kamieniczka pod numerem czwartym była z obu stron przytulona do dwóch innych z nich wszystkich najbardziej urocza. To Amelia stwierdziła od razu. Na parterze, od którego Amelia rozpoczęła swój rekonesans, mieściło się duże pomieszczenie, rozświetlone promieniami słońca, wpadającymi przez ogromne frontowe okna. Kiedyś musiał być to sklep może niewielka kawiarnia albo apteka bo pod ścianą stał kredens z licznymi półkami i przeszkloną witrynką, a przed nim długa i szeroka lada pokryta warstwą kurzu. Amelia, nie zważając na ten kurz, przejechała po blacie dłonią. Zalśnił się, odbijając słoneczne światło. Dobra, dawna robota, szepnęła. Tak jak lubiła stare domy z duszą, lubiła też stare sprzęty, które miały swoją historię. Ten taki właśnie był. Wykonany być może na zamówienie pierwszych właścicieli, ręką rzemieślnika, który włożył w swą pracę nie tylko umiejętności, ale i serce, a potem, sprowadzony właśnie tutaj do małego sklepiku w Zabajce, może jeszcze w czasach dwudziestolecia międzywojennego, przez długie lata, był nie tylko zwykłym meblem. On dodawał pomieszczeniu klimatu, ozdabiał i uszlachetniał tę pełną słońca, Przytulną, choć teraz może i zaniedbaną, przestrzeń. Czy jakakolwiek fabryka z, klejka, z Ikei uczyniłaby to samo? Na pewno nie. Amelia uśmiechnęła się, czując pod dłonią ciepłe gładkie drewno. Już wiedziała, że pokocha ten dom. Pogrążona w rozmyślaniach o czasie, który bezpowrotnie przeminął, wyszła na korytarz i ruszyła na dalsze zwiedzanie. Po drugiej stronie korytarza znajdowało się maleńkie mieszkanko. Od Odpokoik z kuchnią i łazienką, w którym to pokoiku Amelia spędziła noc. Spało jej się całkiem przyjemnie, jak na nowe miejsce, do którego dotarła w niecodziennych okolicznościach. W nocy niewiele widziała. Niemal po omacku trafiła do łóżka, szczęśliwa, że ma gdzie głowę przetulić. Teraz więc, żeby już całkiem rozproszyć ciemności, podeszła do okna i jednym szarpnięciem, jak na filmach, Rozsunęła, rozsunęłaby zasłony, gdyby karnisz nie runął z hukiem na podłogę. Dziewczyna uskoczyła naprawdę w ostatnim momencie, bo znów musieliby jej głowę zszywać. Spojrzała na zniszczone i niemiłosiernie zakurzone zasłony, które zostały jej w ręku, i zaśmiała się cicho. Choć kto inny, ledwo uszedłszy z życiem, pewnie rzuciłby przekleństwem, ale nie Amelia. Dla niej samo to, że jednak nie oberwała żelastwem w głowę, było powodem do radości. Parę tygodni temu nie miała tyle szczęścia. Odrzuciła zasłony na podłogę, przyrzekając w sobie że jeszcze dziś kupinowe, i otworzyła okno na całą szerokość, wyglądając z ciekawością na zewnątrz. Ogródek, niewielki, zarośnięty chwastami, ale jednak ogródek, jej własny, Otoczony z trzech stron wysokim płotem, dzięki czemu do środka nie będą zaglądać sąsiedzi, stanie się za kilka tygodni romantycznym zakątkiem, o jakim zawsze marzyła. Marzyła? Chyba tak. Nie mogła sobie przypomnieć takiego marzenia, bo nie pamiętała kompletnie nic. Ale która dziewczyna nie chciałaby mieć choć kawałeczka własnego, tajemniczego ogrodu? Teraz Amelia chciała. Stanowczo. Coraz bardziej oczarowana swym nowym miejscem na ziemi, wróciła na korytarz, skąd wiodły schody na piętro. Tu dziewczynę zachwycił salon. Duży i jasny, mimo okien niemytych chyba od stuleci. Jego ściany były może przybrudzone i malowane w wyblakłe szlaczki, ale kto by się tym przejmował, skoro podłogę wyłożono dębowym parkietem, a dwuskrzydłowe szklane drzwi. Od sufitu do podłogi prowadziły na się przez całą szerokość domu balkon z ręcznie kutą żeliwną balustradą. Amelia oczywiście wyszła na zewnątrz, zupełnie nie przejmując się tym, że znów ukazuje się zabajczaną w nocnej koszuli. Tym razem niczym Julia na balkonie. Uśmiechnęła się, obróciła napięcie i zniknęła w środku. Trzeba było przecież zwiedzić resztę domu. Z salonu przechodziło się do sypialni, która posiadała niewielki balkon i dużej, jasnej kuchni. Wszystkie te pomieszczenia miały okna wychodzące na ogródek, tak samo zaniedbany stąd było to boleśnie widoczne jak cały dom. Od czego są jednak dobre chęci? Tych Amelia miała pod dostatkiem. Zerknęła jeszcze do sporej łazienki, w której królowała stara Wanna na wygiętych nóżkach, stojąca pod oknem również wychodzącym na zieleń, i wróciła na korytarz. Piętro Amelie oczarowało, bez dwóch zdań. Poddasze, tajemnicze i zakurzone, gdzie zajrzała na chwilę, również. Nie zdążyła jednak dokładnie zwiedzić i jego, bo do drzwi na parterze zapukano głośno i stanowczo. Amelia zbiegła po schodach, złapała swoją kurtkę, którą w nocy zostawiła na pierwszym stopniu, narzuciła ją na nocną koszulę i otworzyła drzwi. Na progu stały dwie starsze kobiety i trzecia, nieco młodsza. Goście, goście, mili goście! zanuciła szerokim gestem, zapraszając je do środka. Spojrzały na siebie zmieszane tą nieudawaną serdecznością i uśmiechem w oczach dziewczyny ale nie odpowiedziały tym samym. — Dzień dobry — odezwała się suchym tonem pierwsza z nich. — Jestem Olena Ryska, wójtowa. — Amelia — powiedziała Amelia. — Emilia Kurz — przedstawiła się druga z kobiet. — Radna. — A ja — wskazała na siebie trzecia, jakby Amelia żywiła podejrzenia, że mówi o kim innym — Magda Wisławska. Gospodyni domowa. Dziewczyna powtórzyła swoje. Amelia. I. No właśnie. Dokąd poprowadzić gości? Żaden z pokojów nie nadawał się na najskromniejszy choćby poczęstunek. Dom potrzebował porządnego sprzątania, a nie wizyt tutejszych kumoszek, które nie omieszkałyby potem skrytykować gospodyni. Ta zresztą nie miała nawet herbaty, że o ciasteczkach do niej nie wspomnieć. Trzy gracje stojące na progu kamieniczki może i przymknęłyby oko na nieporządek, bądź co so, bądź Amelia wprowadziła się dopiero wczoraj i to w nocy, ale jakoś nie wyobrażała sobie, by posadzić je przy pustym, zakurzonym do tego stole i konwersować parę kwadransów nad szklankami wody z kranu, bo Czajnika, żeby ją chociaż przygotować, jeszcze nie znalazła. Nieco skonsternowana spojrzała na stojące pod drzwiami kobiety. Przepraszam. Ale nie mam czym pań ugościć. Ależ my tylko na chwilę. Olena wójtowa zamachała rękami. Nie turbuj się, kochana. Po prostu ten dom stał pusty od ładnych paru lat. Prawdą jest, że gdy tu nastałam, już w nim nikt nie mieszkał, aż nagle zjawiasz się ty, moja kochana, i w negliżu pozdrawiasz nas niczym papież jakiś. Jeśli liczyła, że tym dziewczynę zawstydzi. To musiała się rozczarować. Amelia parsknęła śmiechem i odparła: Tak, czasem bywam zbyt spontaniczna, ale tak mi się ten dom i to miasteczko spodobały. Musiałam po prostu, musiałam wyskoczyć z tym Good Morning! Magda. Gospodyni domowa uśmiechnęła się mimowolnie, ale uśmiech ten zgasł natychmiast pod surowym spojrzeniem wójtowej. Ta ciągnęła dalej. Wiedz, kochana, że nie jesteśmy tu zwyczajni obcych, szczególnie tak ekstrawaganckich, obrzuciła Amelia jej nocną koszulę spojrzeniem pełnym dezaprobaty. Ekstrawaganckich? Zdumiała się dziewczyna, patrząc po sobie. Nie używacie tutaj nocnych koszul? Używamy, a jakże, jednak nie biegamy w nich po ulicy? Ja też nie, uspokoiła ją Amelia. Ale na schodkach własnego domu mogę się w niej czasem pojawić. Rzadko, dodała natychmiast, widząc zgorszoną minę wójtowej. Opalać się toples na balkonie, moja kochana, nie będziesz? To było nie tyle pytanie, co groźba, ale Amelia zupełnie się tym nie przejęła. To nie w moim stylu, stwierdziła z udawaną powagą. Za to cała reszta owszem. Dom jest naprawdę piękny a miasteczko sprawia bardzo sympatyczne wrażenie. I takie je jest, zapewniła Magda, tym razem nic sobie nie robiąc ze spojrzeń wójtowej. No cóż, witamy w Zabajce. W głosie Oleny był jeszcze większy chłód niż na początku. A skoro już tu jesteś, moja kochana, nie będziesz więcej siała zgorszenia, prawda? Amelia odpowiedziała z głębokim przekonaniem. Będę stanowczo będę kobiety poszły sobie Olena urażona do żywego więc Amelia mogła powrócić do zapoznawania się z domem musi znaleźć czajnik kubek i jakieś sztućce może gdzieś w zapomnianej szufladzie poniewiera się choć jedna marna torebeczka herbaty tak to było w tej chwili największe marzenie Amelii Skromne, prawda? Łyk gorącego, aromatycznego Er-Greja. Może i cukier jakiś się znajdzie. Ale nie była gotowa wyjść na zewnątrz i zrobić zakupy w najbliższym sklepie. Jeszcze nie. Najpierw musi oswoić swój nowy dom. Zrobiła krok w kierunku schodów na piętro. Tam, gdzie znajdowała się porządna kuchnia ze starym pomalowanym na biało kredensem, który na pewno skrywał jakieś tajemnice, gdy ponownie rozległo się pukanie do drzwi. Amelia przewróciła oczami, ale bez złości. Ona nie potrafiła się złościć z tak błahego powodu jak niezapowiedziane odwiedziny tubylców, ciekawych nowej mieszkanki. I zawróciła, by otworzyć. Tym razem na progu stały dwie kobiety. A właściwie kobieta, z dziesięć lat od Amelii starsza i wyglądająca na dwadzieścia parę lat dziewczyna. Obie uśmiechały się, znacznie przyjaźniej i serdeczniej niż ich poprzedniczki. A o ich dobrych intencjach świadczył pięknie opakowany prezent, który starsza właśnie wręczała zaskoczonej Amelii. Cześć, to dla ciebie. Przyszłyśmy się przywitać i sprawdzić, czy po wizycie trzech gracji nie myślisz o ucieczce z zabajki. Trzech smoczyc, chciałaś powiedzieć, sprostowała z uśmiechem młodsza z kobiet. Ja jestem Tosia, przedszkolanka. To mówiąc, o objęła Amelie jakby znały się dłużej niż trzy minuty i cmoknęła w policzek. A to cierń w oku wójtowej, niepokorna, nieco szalona Ksenia, dodała, wskazując na swoją towarzyszkę, która uniosła kącik ust w szelmowskim uśmiechu. Witaj w zabajce! Jej przyjaciółka o niezwykłym imieniu przywitała się z Amelią równie serdecznie. Ty jesteś Amelia, to już wiemy, całe miasteczko już wie. Olena zaraz za progiem oznajmiła, że z tą Amelią będą same kłopoty, ja to czuję, moja kochana. Ale ty nie wyglądasz na zbyt kłopotliwą laskę. To, że witasz świat słynnym Good morning, Wietnam, w nocnej koszuli! Wpadła jej w słowo Tosia i parsknęła śmiechem. W nocnej koszuli! Ksenia zaśmiała się również. Bywam spontaniczna, wyznała Amelia, zawstydzona. Czasem zbyt spontaniczna. Poczułam takie szczęście, że mam się gdzie podziać. Musiałam, po prostu musiałam to wykrzyczeć prosto z serca. Ksenia przytaknęła ze zrozumieniem. Ona też przybyła do zabajki z innych rejonów Polski po długich poszukiwaniach miejsca, które będzie tym miejscem. I to miasteczko, nim nastały rządy Oleny Ryskiej, rzeczywiście takie było. Nie tylko masz się gdzie podziać laska, ale podziewasz się w najładniejszej chyba kamieniczce na rynku. Zawsze chciałam ją kupić, ale stary Dran Cichocki odmawiał. Nie wiem, jak ci się udało go przekonać. Stary Dran Cichocki? Powtórzyła za nią Amelia. Nagle poważniejąc, a potem włożyła rękę do kieszeni kurtki i wyciągnęła otwartą białą kopertę. Podała ją Kseni. Kobieta zmarszczyła w brwi w pierwszej chwili, nie rozumiejąc, spojrzała pytająco na Amelię. Czytaj, czytaj! zachęciła ją dziewczyna. Ksenia z ciekawością zajrzała do środka i wyjęła złożoną na czworo kartkę, na której ktoś napisał parę zdań równym męskim charakterem. Najdroższa Amelio, oto klucza do twojego nowego domu adres rynek trzy Zabajka, koło Tucholi. Mam nadzieję, że będziesz w nim szczęśliwa. Jeśli ci się spodoba, po roku zostaniesz jego właścicielką. Twój T. PS w załączeniu nieco grosza na dobry początek. Ksenia skończyła czytać na głos ten krótki, acz treściwy list i uniosła spojrzenie na dziewczynę. Ta stała bez ruchu, wpatrując się w kartkę tak intensywnie, jakby chciała wyczytać z niej coś więcej. Kim jest te? Zapytała naraz nie swoim głosem i przeniosła wzrok z listu na obie kobiety. Blask, który jeszcze przed chwilą rozświetlał jej źrenice, zgasł. W czarnych oczach, dotychczas pełnych radości życia, dojrzały nagle niepewność i zagubienie. Nie wiesz tego? Zdziwiła się Ksenia. Dziewczyna pokręciła głową. Nie wiesz, od kogo dostałaś dom? Taki dom? Wykrzyknęła Tosia, nie posiadając się ze zdumienia. Może to dziwne, hm Nawet nie może, a na pewno. Ale ja w ogóle niewiele wiem. Odparła cicho Amelia. Odwróciła naraz głowę i odgarnęła włosy. Na potylicy ogolonej aż do nagiej skóry Biegła ledwo zagojona, paskudna rana, zszyta wieloma szwami. Ksenia z Tosią wciągnęły powietrze. Dziewczyna znów na nie patrzyła. Ocknęłam się całkiem niedawno, po dwóch tygodniach śpiączki w bydgoskim szpitalu. Znaleziono mnie półżywą na poboczu drogi i tam właśnie zawieziono. Nie miałam przy sobie torebki, nie miałam dokumentów, tylko tę kopertę w kieszeni kurtki. I rozwaloną czymś ciężkim głowę. Nie pamiętam zupełnie nic. Nie wiem, jak mam na imię i nazwisko. Mogłabym wnioskować z tego listu, że Amelia, ale nawet ono jest w cudzysłowie. Słuchały jej z rosnącą zgrozą i współczuciem. Zostać napadniętą, stracić pamięć zupełnie. Miałam nadzieję, że gdy tu przyjadę. Poznam owego T i on powie mi przynajmniej, jak się nazywam, ale dom był pusty. Czy właściciel, ten cichocki, o którym wspomniałaś, ma imię zaczynające się na T? zapytała Ksenię niemal błagalnie, ale ona odparła z żalem, że musi Amelię rozczarować. Na Z, jak Zbyszek. Amelia, która być może. Amelią nie była, posmutniała. Tosia pogładziła ją serdecznie po ramieniu. Odnajdziesz swojego te na pewno. Pamięć wróci sama, zobaczysz wszystko będzie dobrze, a na razie przyjmij ten skromny poczęstunek. Wyjęła z rąk Kseni prezent, który tak ku swemu zdumieniu cały czas trzymała w rękach i wręczyła go Amelii. Pomyślałyśmy, że w Starym domu opuszczonym od lat, nie znajdziesz niczego na dobry początek, więc proszę. Amelia z wdzięcznością przyjęła spakowane na prędce, ale i tak ładnie przeozdobione wstążką pudełko. Zajrzała do środka i oczy zwilgotniały jej ze wzruszenia. Wszystko o czym marzyła od samego rana znajdowało się tutaj, w tej skromnej paczuszce. Torebeczka Elegreja, kawałek pięknie pachnącego ciasta, słójczek miodu, mała, śliczna filiżaneczka, talerzyk i łyżeczka. To na powitanie Odezwała się Ksenia, wyraźnie poruszona łzami w oczach dziewczyny. Nawet nie wiecie, jak bardzo marzyłam o kawałku ciasta do herbaty właśnie dziś, pierwszego dnia w nowym domu, które skosztuje na balkonie z widokiem na ogródek. W przemiłym towarzystwie nowych sąsiadek, Tosia uśmiechnęła się, ale odrzekła. Ja muszę biec do przedszkola do moich urwisów. Ksenia wyrwała się z apteki na te parę minut. Lecz ty zjedz śniadanie i wypij herbatę także za nas, dobrze? Amelia kiwnęła głową i, już wiedząc, że zostaną przyjaciółkami na śmierć i życie, wszystkie trzy pożegnały się serdecznie. Została sama, ze słońcem w oczach i nadzieją w sercu. Teraz posili się porządnie, potem zajmie się domem, a gdy wypłucuje go na błysk, przyjdzie pora na poszukiwanie te. Kimkolwiek by nie był i własnej zagubionej tożsamości. Może zresztą pamięć wróci sama, już całkiem niedługo. Amelia była przecież dreamerką, a o przypomnieniu sobie kim jest marzyła w tej chwili najbardziej na świecie. Rozdział drugi. Siedziała na balkonie, dokładnie tak jak sobie po przebudzeniu wymarzyła, popijając herbatkę delektując się domowym sernikiem. Był pyszny. I patrzyła w zamyśleniu na zapuszczony ogródek. Królowały tu pokrzywy, łopiany i wszelkie inne zielsko, którego nazwy nie znała, ale już ona się z chwaściskami rozprawi. Spokojna głowa. Powyrywa wszystko, co porastało tę niewielką przestrzeń i posadzi róże. Najpiękniejsze, najśliczniej pachnące. Oprócz nich kolorowe, Wdzięczne niecierpki i wyniosłe ale pięknie kwitnące azalie tam pod ogrodzeniem, gdzie będą miały dużo słońca. W podcieniu domu ciemnozielone rododendrony o błyszczących liściach, a obok wesołe, jasne, postrzępione paprocie, dużo paproci. Najlepiej pióro puszników. Oczami wyobraźni już widziała siebie, jak w ferworze walki z chwastami. I szale twórczym przekształca chwaszczak w piękny, romantyczny, chociaż tak malutki zakątek, ale. coś nie dawało jej spokoju. Kilka słów napisanych pewną męską dłonią. Oto klucze do Twojego nowego domu. Wstała gwałtownie, wybiegła przed kamieniczkę ponownie, wzbudzając poruszenie wśród zabajczan, stanęła naprzeciw i patrzyła na dom długą chwilę, szukając w umyśle choć cienia wspomnień, a w sercu choć odrobiny uczucia to miejsce zostało dla niej Ameli wybrane najwidoczniej przez kogoś kto żywi do niej ciepłe uczucia skoro zadał sobie tyle trudu by zdobyć dom od niejakiego cichockiego, który kamieniczki nikomu innemu nie chciał sprzedać może całkiem niedawno przyjechała tu z tajemniczym te stanęła przed kamieniczką tak jak stoi w tej chwili i powiedziała stanowczym i pełnym wzruszenia głosem chcę mieszkać właśnie tu proszę cię te zdobądź dla mnie tę śliczną starą kamienicę chyba powinna to pamiętać jeżeli nie uszkodzonym mózgiem to chociaż sercem przytknęła palce do skroni zacisnęła powieki i próbowała przywołać tamtą chwilę na próżno zaciskała dłonie na biednej skołatanej głowie tak silnie aż z gardła wydobył się jęk jęk bólu i rozczarowania Uniosła powieki, otarła dwie łzy z kącików oczu. Nic z tego, ten dom, to miejsce, to miasteczko, nie wzbudzały w Ameli żadnych wspomnień i żadnych uczuć. Wnioski nasuwały się dwa: albo nigdy przedtem tu nie była, albo, czy to możliwe, by to śliczne miejsce tamtej, poprzedniej Ameli zupełnie nie wzruszyło? Może w poprzednim wcieleniu była nieczułą? rozpieszczoną jedynaczką, która dla kaprysu postanowiła wyprowadzić się z Warszawy czy Poznania i pomieszkać w małej, malowniczej mieścinie. A te, jak tatuś, by spełnić życzenie córeczki, wstrygnął palcami i od tak, wyczarował jej kamieniczkę w zabajce. Czy utrata pamięci może zmienić charakter i serce? Amelia poczuła się zupełnie zagubiona. Nie dość, że utraciła tożsamość, przeszłość i w jakimś stopniu przyszłość, nie miała bowiem pojęcia, o czym kiedyś marzyła, co pragnęła osiągnąć, kim zostać. Teraz czuła, że traci samą siebie. Znów przycisnęła dłonie do skroni. Głowa zaczęła pękać z bólu i frustracji. Dosyć, krzyknęła naraz. Dość, bo zwariujesz. Pójdziesz teraz do urzędu gminy, wyrobić nowy dowód. Od razu ci się od tego polepszy, a potem odnajdziesz Cichockiego i zapytasz, kim na Boga jest te i gdzie go szukać? Kto jak kto, ale właściciel czy były właściciel nieruchomości powinien to wiedzieć? Jak postanowiła, tak uczyniła. Wróciła do domu i dokończyła śniadanie, ale już bez tego wzruszenia i spokoju w sercu, co jeszcze kwadrans wcześniej. Teraz myśli zaprzątały jej nie ciasto i herbata z miodem, lecz zagubione wspomnienia i niepewna przyszłość. Po śniadaniu przeszła do łazienki, stanęła nad wanną, starą jak cały dom, ciężką i żeliwną, wspartą na pięknie wygiętych lwich łapkach. Czy dzisiaj chciałoby się komuś tak napracować nad zdobieniem zwykłej wanny? I zastanawiała się, czy jest gotowa uruchomić piecyk gazowy, który sprawiał wrażenie równie wiekowego co wanna. Owszem, marzyła się Ameli gorąca kąpiel ale chyba jeszcze nie dojrzała do sprawdzenia na własnej skórze, jak działa instalacja gazowa i wodna w tym domu. Do tego potrzebna jest odwaga i większa determinacja niż Amelia w tej chwili czuła. O tak, kąpiel poczeka. Przebrała się w drugi komplet odzieży, który dostała w darze od szpitala, bo ten, w którym ją znaleziono, nadawał się jedynie do wyrzucenia, utytułany w błocie i krwi, a potem zbiegła na parter. Gotowa zmierzyć się z zabajką i jej mieszkańcami. Uzbrojona w uroczy uśmiech stała przed nieprzyjazną urzędniczką. Dlaczego nieprzyjazną? Bo urzędniczki w małych miasteczkach zwykle nie lubią nieznajomych, ślicznych dziewcząt, które jak nic zagną parol na nielicznych interesujących kawalerów. A tych wybór w zabajce był niewielki. Dziewczyna nie mając o tym pojęcia, do prawdy, nie w głowie jej było teraz ani w ogóle uwodzenie tutejszych chłopaków, podała dokument policyjny, który wyjaśniał jej, Amelii, sytuację. I nagle z twarzy urzędniczki zniknęła odpychająca obojętność, a zastąpiła ją ciekawość. A, to pani jest ta nowa, ta, co dostała kamienicę Cichockiego i na golasa dziś rano oznajmiła ten fakt całej zabajce. W koszuli nocnej. Chciała sprostować Amelia, ale zamiast tego odparła, wskazując na siebie ta sama. Olena, wójtowa znaczy się, przybiegła poruszona i zgorszona, że hej, podobno jest pani tą, no, nudystką i będzie paradować na go po rynku, że niby pani taka naturalna i wyzwolona. Nie jestem nudystką, i nie będę się publicznie obnażać, zapewniła Amelia, czerwieniąc się, mimo wszystko z zawstydzenia ale też rozbawiona w duchu. Ludzie to doprawdy mają wyobraźnię i potrafią z niewinnego, nic nieznaczącego epizodu, od spontanicznego powitania miasteczka i jego mieszkańców, wysnuć zupełnie nieprawdopodobne teorie. Nudyści, wyzwolenie? To dobrze, stwierdziła urzędniczka, bo nie spodobałoby się to inspektorowi gromce, a on lubi by w jego rewirze panował spokój porządek i obyczajność to zabrzmiało jako ostrzeżenie a amelia pokiwała głową z należytą powagą proszę wypełnić ten druczek urzędniczka podsunęła ameli kartkę z wieloma rubrykami dziewczyna uniosła brwi imię to wiadomo amelia chociaż nie nawet tego nie wiadomo ale jednak amelia lecz nazwisko Data urodzenia, skąd ona ma to na litość boską wiedzieć? Proszę coś wymyślić, ma pani przecież papiery na amnezję, podpowiedziała urzędniczka nastawiona do dziewczyny już całkiem przyjaźnie. Skoro ta cała Amelia nie będzie po zabajce biegać nago, kobiet gorszyć i mężczyzn kusić, należy do biduli, co postradała pamięć, wyciągnąć pomocną dłoń. Ale ja... nic nie przychodzi mi do głowy. Kobieta rzuciła okiem na druk, gdzie wypełniona była jedynie rubryka z imieniem, a potem przeniosła spojrzenie na dziewczynę. Wygląda pani na jakieś 25 lat. Roku urodzenia wpiszemy więc 1989, datę niedzielną 1 maja. To będzie pani mogła pojutrze świętować 25 urodziny. A co do nazwiska? Majowa. Padła jej w słowo Amelia, której bardzo spodobał się tok rozumowania kobiety. Skoro urodziłam się w maju, to majowa pasuje jak ulał. Urzędniczka lekko zmarszczyła nos. Nie wolałaby pani coś, no nie wiem, bardziej szlachetnego, może nie od razu Mickiewicz czy Konopniska, ale Potocka, Zamojska, Czartoryska. Ma pani niemal wszystkie rodowe nazwiska do wyboru, więc jak szaleć, to szaleć. Amelia Majowa brzmi bardzo dobrze, odparła stanowczo dziewczyna. Nie chciała być potocką czy czartoryską, bo do zabajki zupełnie to nie pasowało, a skoro właśnie zabajka ma być jej Ameli miejscem na ziemi, musi się z tym miejscem jak najlepiej dogadać, wrosnąć w nie, wniknąć. Jako Amelia Majowa ma na to szanse, jako Amelia Czartoryska już niekoniecznie. O Zupełnie przy okazji odkryła jedną z cech swojego charakteru, którą posiadała pewniej w przeszłości, skoro posiada ją teraz. Nie jest snopką, a to już coś. Wyszła z urzędu gminy uśmiechnięta i zadowolona, ściskając w rękach tymczasowy dokument stwierdzający, że jest Amelią Majową i w niedzielę obchodzi 25. urodziny. To dobry powód, by zaprosić mieszkańców za bajki na ciasto. Kocham cię. Dziewczyna stanęła jak wryta. Skąd jej to przyszło do głowy? Nie, nie sam pomysł urządzenia urodzin dla znajomych i nieznajomych, ale nazwa. Przecież niezwykła ciasta, na które przepis znała, tak. Wiedziała, jak to ciasto przygotować, jakie kupić składniki i kurczę, zrobi je właśnie według tego przepisu, z pamięci, nie zaglądając do internetu. Nie szperając po kulinarnych blogach, jej biedny, potraktowany ciężkim narzędziem, mózg wprawdzie nie pamiętał, jak ma na imię jego właścicielka, ale znał przepis na wyjątkowe ciasto. Alleluja! Amelia przebiegła rynek, wpadła do sklepu spożywczego i bez zastanowienia zaczęła wrzucać do koszyka potrzebne składniki: krakersy, puszkę z masą kajmakową. Krem do Karpatki, słodką śmietankę, rodzynki, migdały w płatkach. Starała się przy tym za wiele nie myśleć, pozwalając działać intuicji. Mózg mógłby przypomnieć sobie, że przecież niczego nie pamięta i z ciasta nici. Ekspedientka. Dziewczyna w wieku Amelii przyglądała się jej ukradkiem z miną podobną do tej, jaką całkiem niedawno miała urzędniczka w gminie. Dopiero gdy Amelia z pełnym koszykiem i rozjaśnionymi radością oczami podeszła do niej, nie mogła nie odpowiedzieć uśmiechem. Po prostu patrząc na uroczą twarz nieznajomej, na dołeczki w policzkach i błyszczące czarne oczy, nie potrafiła udawać na burmuszonej. Pojutrze, w niedzielę, mam urodziny. Zapraszam na ciasto. Amelia wskazała pełny koszyk. Ekspedientka uniosła ze zdumienia brwi. Ale ja. To chyba nie wypada, przecież się nie znamy. Jestem Amelia, Amelia Majowa, mieszkam w kamieniczce pod numerem czwartym. Rzekła i wyciągnęła do tamtej rękę. Marylka. Marylka Kowal, ja jestem nie stąd, dojeżdżam ze wsi. Dziewczyna podała swoją i uśmiechnęła się nieśmiało. Po naboru muszeniu nie zostało ani śladu. Marylko, jeśli w niedzielę masz czas, no i chęci na małą urodzinową imprezę zapraszam. Powiedzmy o siedemnastej. Ja mam dużo czasu, mieszkam sama, dziewczyna posmutniała. Amelia może powinna wypytać o powód tej samotności, ale poczuła, że to nie jest dobry moment. Za te parę dni, gdy siądą na balkonie z filiżanką herbaty, musi dokupić filiżanek, skoro urządza urodzinę, bo ma przecież tylko jedną. I talerzykiem z ciastem, talerzyki też musi kupić. Przecież nie poda gościom tego ciasta do ręki. I łyżeczki by się przydały. W niedzielę więc, gdy nadejdzie dobry moment, delikatnie spyta Marylkę Kowal o przyczyny jej samotności. Ona, Amelia, też przecież nie miała nikogo. Mogą sobie podać ręce. I nagle, nawet dla siebie niespodziewanie, objęła poznaną przed chwilą dziewczynę, ekspedientkę sklepiku spożywczego w zabajce i przytuliła serdecznie. Ta stała przez moment sztywno, po czym z głębokim westchnieniem, a może był to powstrzymywany płacz, objęła Amelię i szepnęła ledwo słyszalnie – dziękuję. I nie było to podziękowanie za zaproszenie na urodziny, a przynajmniej nie tylko za to. Zmieszane, ale trochę szczęśliwsze niż przed chwilą odsunęły się od siebie. – Będę w niedzielę o siedemnastej – zapewniła Marylka. – Czy… – zawahała się na moment – Dużo ludzi zapraszasz? Nie wiem, ile poznam do tego czasu, ale na razie ciebie, Ksenie i Tosie. Marylka odetchnęła leciutko, a Amelia uśmiechnęła się powtórnie. Myślałaś, że pobiegnę z zaproszeniem do Oleny? Bądź co, bądź to wójtowa, a ja. zwykła sprzedawczyni, próbowała się tłumaczyć. Amelia przechyliła głowę, mierząc dziewczynę uważnym spojrzeniem. Coś mi się wydaje, że nie taka zwykła. Zwykłe sprzedawczynie nie czytają cienia wiatru za fona w oryginale. Marylka pokraśniała z zaskoczenia, ale i radości. Ta nieznajoma, teraz już znajoma dziewczyna nie tylko okazała się najsympatyczniejszą z przyjezdnych nie tylko dostrzegła, iż ona, Marylka, rzeczywiście czyta tę wspaniałą książkę ale też, że jest to oryginalny egzemplarz, z którego zdobyciem Sporo się natrudziła. Na dodatek była to książka z autografem, bo Marylka uwielbiała tego pisarza, a jeszcze bardziej uwielbiała to właśnie dzieło, które kosztowało ją właśnie ze względu na autograf lepiej nie mówić. Nie w miasteczku, w którym nikt nie czytał książek, no może oprócz kilku wyjątków bo każdy wolał seriale albo Eurosport w telewizji tylko Amelia, tak. Amelia by doceniła książkę z podpisem autora, ale Marylka nie śmiała jej jeszcze o tym powiedzieć. Dobrze znasz język hiszpański, zauważyła Amelia, przyglądając się leżącej na półce za kasą książce. Uwielbiam, tak jak zafona odparła Marylka cicho, zupełnie jakby się wstydziła. Uczyć się hiszpańskiego, to dopiero była ekstrawagancja. Nawet szefowa o tym nie wiedziała, bo chyba by się jej to nie spodobało. Amelia weszła do sklepu tak nagle, że Marylka nie zdążyła ukryć książki pod kontuarem. Oddałabym pół życia, by pojechać do Barcelony, odkryć miejsca, o których pisał, dodała jeszcze ciszej, zupełnie nie rozumiejąc, dlaczego zwierza się tej zupełnie nieznajomej dziewczynie. Amelia pokiwała głową, mrużąc lekko czarne oczy. Była dreamerką, o czym Marylka nie mogła wiedzieć, bo nie zdążyły pogadać tak dłużej od serca. Ale. Niedługo się o tym dowie. I to nie tylko ona. Całe miasteczko doświadczy niezwykłych zdolności tej zwykłej, na pierwszy rzut oka dziewczyny, Amelii Majowej, która wzięła się nie wiadomo skąd i nie wiadomo co właściwie tu robi. Rozdział trzeci Urodziny. Ważny dzień, myślała Amelia, idąc powoli w stronę kamieniczki, którą ktoś, kogo nie pamiętała, nazwał jej domem. To właśnie tutaj, w zabajce, miała za dwa dni obchodzić 25. urodziny, chociaż bardzo by chciała wiedzieć, kiedy i gdzie naprawdę przyszła na świat. Szukała w pamięci jakiegokolwiek śladu przeszłości, choćby przebłysku, lecz bezskutecznie. Kto inny pewnie by się tym załamał, jednak nie Amelia. Ona miała swoją własną filozofię życiową, mimo że nic za swego życia nie pamiętała. Staraj się. Próbuj z całych sił. Jeśli jednak czegoś nie możesz pokonać, po prostu odpuść. I spróbuj następnym razem. Nie męczyły ją na szczęście wspomnienia, które gdzieś tam czają się na skraju umysłu. Chcesz je pochwycić, a one umykają, niczym cień przed słońcem. Amelia nie miała żadnych wspomnień. Zupełnie jakby urodziła się tydzień temu w bydgoskim szpitalu, nieco większa niż standardowy noworodek. No i starsza. O jakieś dwadzieścia pięć lat pi razy oko. Zaśmiała się do siebie. Jej mama miała chyba jakąś mamę. Coś za długo chodziła w ciąży, ale żeby aż ćwierć wieku? Mama. To słowo nie wywoływało żadnego drgnienia serca. Dziewczyna stanęła pośrodku rynku, budząc tym oczywiście ciekawość mieszkańców zabajki i zamyśliła się głęboko. Policja przez czas, który spędziła w szpitalu, przeszukała kartoteki zaginięć. Jej, Ameli, o ile miała, tak na imię nikt nie szukał. Nikt nie zgłosił, że wyszła z domu i przepadła. Smutne to, prawda? Dziewczyna poczuła się w tej chwili bardzo, ale to bardzo samotna. Nikt na całym świecie nie zauważył jej zniknięcia. Może jednak były tego przyczyny. Może mieszkała za granicą, tam miała rodzinę, którą uprzedziła o wyjeździe do Polski. Może ta rodzina zacznie się niepokoić dopiero za miesiąc czy dwa. Poczekajmy trochę, dajmy im czas się stęsknić. Na razie mamy pewnego t, który Amelie zna i kocha na tyle, by podarować jej piękną, stylową kamieniczkę w uroczym miasteczku i dziesięć tysięcy złotych na dobry początek. Dla kogoś zupełnie obojętnego tajemniczy t nie byłby przecież taki hojny, gdyby tylko Amelia wiedziała o nim coś więcej. W tym momencie na oczach zdumionych zabajczan dziewczyna palnęła się dłonią w czoło i. Przepraszam, gdzie mieszka pan Cichocki? zagadnęła pierwszą przechodzącą obok osobę. Ku swej konsternacji osobą tą była Olena Ryska, wójtowa, która od początku znielubiła nową mieszkankę zabajki. Tej zabajki, którą Olena traktowała jak swój prywatny folwark co z jednej strony było dobre, bo o swą własność się dba. Z drugiej jednak. – A co od niego chcesz? – odpowiedziała pytaniem. Amelia miała na końcu języka parę ciętych odpowiedzi. Zapytać o pogodę, spełnić trzy życzenia, otworzyć na parterze klub nocny. Jednak milczała, patrząc swymi niepokojąco czarnymi oczami wzmrużone ze złości oczy kobiety. – Cichocki wyjechał. – odmruknęła wreszcie tamta, odwracając wzrok. Trudno było się mierzyć na spojrzenia z tą dziwną dziewczyną. Jej diabelskie źrenice zdawały się prześwietlać człowieka na wylot. To samo niektórzy mogli powiedzieć o Olenie z małą jednak różnicą. W oczach Ameli była życzliwość i pogoda ducha, we wzroku Oleny zaś wrogość i jakaś dziwna, zapiekła nienawiść do całego świata. Zupełnie jakby ten świat był źródłem wszelkiego zła, jakie w przeszłości spotkało rozpieszczoną jedynaczkę państwa ryskich. Gdyby jednak Olena poszukała głębiej, może znalazłaby źródło swoich niepowodzeń we własnym charakterku. Łatwiej jednak o porażkę obwiniać wszystkich dookoła, niekoniecznie siebie samą. Kiedy wraca? Pytanie sprawiło, że Olena zamrugała, jak wyrwana ze snu. Jaż się wzdrygnęła. W biały dzień, pośrodku rynku, na oczach mieszkańców, ona, Wójtowa, Rozmyśla o swoich niepowodzeniach i charakterze. No, ludzie kochani, to na pewno ta dziewucha z tymi swoimi ślepiami czarnymi jak u diabła, urok jakiś na nią rzuciła. Tego nie powiedział, odparła tonem jeszcze bardziej opryskliwym, jeśli to w ogóle możliwe. Dostał duże pieniądze za wynajem tej twojej kamienicy, swoją chałupę zamknął na cztery spusty i wyruszył w podróż dookoła świata stary głupiec. Może mu to zająć ładnych parę miesięcy. O ile po drodze nie wykituje z nadmiaru wrażeń na twoim więc miejscu panno znikąd postarałabym się nieco spokornieć bo miejscowi nie lubią obcych co za bardzo zadzierają nosa Amelia wysłuchała tej tyrady nie odezwawszy się ani słowem tylko patrzyła na wójtową z niezmąconym spokojem co tamtą wyprowadzało z równowagi coraz bardziej Jeszcze jakieś pytania rzuciła i już zamierzała odejść gdy Amelia odezwała się cichym Niemal hipnotyzującym głosem. — O czym pani marzy? Olena miała. Zatkało ją po raz nie wiadomo który tego dziwnego dnia. — Nie wierzę, że wujtowanie temu miasteczku jest szczytem pani ambicji — dodała Amelia. — Skąd ona? Ta przybłęda wie. Jakim prawem o to pyta? Chyba nie oczekuje odpowiedzi. Ja — Ja... Rzeczywiście mam większe ambicje. W następnej chwili ze zdumieniem usłyszała swój głos. Marzy mi się wielka polityka. Tutaj nie ma pola do popisu. Ci się domagają kanalizacji, tamci załatania dziur w asfaltówce, a ja, ja bym chciała coś z większym rozmachem. Autostrady, metro, reforma służby zdrowia. To są dopiero wyzwania, a nie dziura wiezdni. Tak naprawdę, mimo tego całego wujtowania, duszę się w tej Pipiduwie. Ostatnie słowa wyszeptała nie wierząc, po prostu nie dowierzając samej sobie, że w ogóle z kimś o swoich pragnieniach rozmawia, i że tym kimś jest nieznajoma przybłęda, co nago się ludziom na oczy pokazuje, no w koszuli nocnej. Zamrugała zmieszana, napotkała uważne spojrzenie tejże przybłędy szukając w nim cienia, szyderstwa, czy choćby kpiny, ale w oczach Amelii znalazła jedynie życzliwe zainteresowanie. Uniosła więc wyzywająco podbródek w oczekiwaniu na jej słowa. Na jakieś to bardzo interesujące czy życzę powodzenia. Ale Amelia. Ona uśmiechnęła się lekko i powiedziała. Dziękuję za informację o panu Cichockim. Wygląda na to, że trochę sobie na jego powrót poczekam. Ano, poczekasz. Prychnęła Olena, odwróciła się i odeszła szybkim krokiem. Wściekła. Nie na siebie oczywiście, na tę małą czarnooką wiedźmę, że wygadała się ze swoich najskrytszych marzeń, a na dodatek nie spotkało się to z najmniejszym zainteresowaniem. Gdyby to był kto inny. Olena zażądałaby dyskrecji. Jeśli komuś o tym powiesz, to popamiętasz. Każdego mieszkańca za bajki miała w garści, bo nikt nie chciał przecież zadzierać z wójtową. Jeden jej podpis czy brak podpisu i można się było pożegnać z dofinansowaniem na mały rodzinny interes, czy zgodą na budowę domu, bo w tym miejscu ma powstać oczyszczalnia ścieków albo rezerwat ochrony bociana czarnego. Każdy wiedział, że ryscy potrafią być mściwi. Dosłownie każdy. Oprócz Amelii. Na tę dziewczynę wójtowa nie miała jeszcze nic. Policyjna kartoteka była czysta. Znaleziono Amelię niemal martwą na poboczu drogi. Odratowano, wybudzono ze śpiączki, stwierdzono całkowitą amnezję i wypuszczono ze szpitala po wyleczeniu obrażeń. Koniec, kropka. Lecz pożyjemy, zobaczymy. Na każdego wcześniej czy później wójtowa znajdzie haczyk. Amelia zupełnie nie zdając sobie sprawy ze złych myśli jakie w tej chwili słała jej Olena Ryska a może wręcz przeciwnie może o nich wiedziała Przeciała rynek za bajki uśmiechając się do mijanych przechodniów którzy odpowiadali nieśmiało tym samym Chwilę potem zamykała za sobą drzwi domu opierając się o nie z westchnieniem ulgi Pierwszy dzień nowego życia nie należał do najłatwiejszych Najpierw przebudzenie w obcym miejscu, potem spontaniczne powitanie owego i natychmiastowa akcja protestacyjna trzech gracji. Prawdzie następne spotkania były już o niebo milsze i dające nadzieję na przyszłość, jednak nienawiść w oczach Oleny i niemo ostrzeżenie nieco Amelie zaniepokoiły. Ale w tunelu jaśniało maleńkie światełko. Wójtowa miała marzenie wcale nie takie trudne do spełnienia to znaczy, Ameli tak się wydawało. Wystarczy pomyśleć, jak owo marzenie pani Ryskiej spełnić i może zabajka stanie się jeszcze piękniejszym, a przede wszystkim jeszcze milszym miejscem. Amelia złożyła w korytarzu siatki z zakupami, które przyniosła ze spożywczego. Przeszła do sypialni, gdzie dziś rano się obudziła i wyjęła spod materaca plik banknotów. Dziesięć tysięcy złotych. Musi rozsądnie tymi pieniędzmi gospodarować, bo spełniać będzie nie tylko swoje marzenia, ale i innych. A do tego potrzebowała komputera i dostępu do internetu. Pewnie tutejsza biblioteka udostępnia mieszkańcom choć jedno stanowisko, lecz Amelia potrzebowała własnych narzędzi pracy, a do tych należał między innymi internet z jego nieograniczonymi możliwościami. Jeszcze dziś uda się do najbliższego supermarketu i kupi cokolwiek, na czym dałoby się posarfować po sieci, ale najpierw, najpierw zajmie się sobą, swoim nowym domem i własnymi marzeniami, bo Amelia w tej właśnie chwili zrozumiała, co tutaj robi i czego pragnie. To zapewne wiedział tajemniczy T, darowując jej tę kamieniczkę. Dziewczyna przebiegła z pokoiku na zapleczu do dużego pomieszczenia od frontu, tego ze starą klimatyczną ladą i oknami wychodzącymi na rynek. Stanęła po środku i wyszeptała ze wzruszeniem. Kawiarenka. Tego zawsze chciałam, o tym marzyłam. Maleńka, śliczna kawiarenka na rynku uroczego miasteczka z ladą, zastawioną cudeńkami z czekolady. I kilkoma stoliczkami, przy których przysiądą mieszkańcy i podróżni, spragnieni nieco słodyczy w życiu. Tak, kawiarenka. Wzrok dziewczyny spoczął na różanym ornamencie zdobiącym boki lady. Podróżą. Zaśmiała się do siebie, nie zważając na ciekawskie spojrzenia przechodniów zaglądających do środka przez wielkie, choć zakurzone okna. Obróciła się dookoła z rozłożonymi ramionami, jakby obejmowała to miejsce i przytulała do siebie. Otworzy tutaj uroczą cukierenkę, którą pokochają podobni do niej Ameli. Trzeba brać się do roboty. Zaczęła jednak nie od pomieszczeń frontowych, a od swojego gniazdka, które postanowiła urządzić na górze. Mieszkanko na dole od strony ogródka przekształci w kuchnię. Gdzieś przecież musi przygotowywać te swoje słodkości, ale całe piętro będzie królestwem mameli. Weszła więc po schodach z zapasem gąbek, ściereczek i papierowych ręczników, tudzież płynów najrozmaitszych, pięknie pachnących, a to do kafelków, a to do szyb, a to do parkietów, które zapobiegawczo kupiła w sklepie marylki i zabrała się do przywracania salonowi, spialni, kuchni i łazience dawnego blasku. Po kilku godzinach wytężonej pracy, z paroma przerwami na złapanie oddechu ich łyk herbaty, tudzież kęs sernika od Tosi, mieszkanie rzeczywiście zaczęło lśnić nieco spatynowanym blaskiem. Subskrybuj kanał Empik Go i poznaj świat najlepszych produkcji audio.